Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dwutygodniku na moim kanale, który tym razem jest wyjątkowo trzytygodnikiem, ponieważ oczywiście prykony zawsze muszą przypadać na parzyste tygodnie roku, więc stworzenie dwutygodnika graniczy z cudem, bo po prostu nie starcza mi na to czasu, więc witam Was wyjątkowo w trzytygodniku, ale spokojnie, przez ostatnie trzy tygodnie działo się tak mało, że ten materiał nie będzie specjalnie długi. Co w sumie trochę mnie zawiodło, ale no cóż, bywa, nieważne. Zapraszam na newsy. Premiery. I zaczynamy od segmentu, który zawiódł mnie zdecydowanie najbardziej, ponieważ naprawdę przez ostatni czas praktycznie nic się nie działo i odbyła się tylko jedna prawdziwa premiera tego roku, ale do tego przejdziemy za chwilę. 5 czerwca na Disney Plusa trafiły nowe Gwiezdne Wojny, czyli serial Acolyta, wokół którego urosła taka gównoburza, że w ogóle nie będę jej poruszać, bo samo myślenie o niej mnie męczy, więc Acolyta jest, można go obejrzeć na Disney Plusie, więc jeśli chcieliście nowych Gwiezdnych Wojen, no to macie je na Disney Plusie. 12 czerwca do kin trafiło W głowie się nie mieści 2, czyli absolutny rekordzista box-office'owy tego roku, ponieważ film w niecałe półtora tygodnia pobił Dune 2 i jest najlepiej zarabiającym filmem tego roku, więc no, absolutny hit. Był chyba 8. w historii najlepszym filmem, jeśli chodzi o wtorek w zarabianiu w box office. Mocny film, naprawdę mocny film, który pobija wszelkie rekordy i polecam serdecznie. Film na jego temat jest na moim kanale, można sobie obejrzeć. Byłam na nim już 2 razy i w dalszym ciągu serdecznie polecam. Jest to moim zdaniem film, gdzie każdy będzie się dobrze bawić i każdy powinien go obejrzeć, bo znajdzie tam coś dla siebie, więc po prostu polecam. W głowie się nie mieści 2. 19 czerwca odbyła się premiera My Mieliśmy Szczęście na Disney Plusie. Jest to serial inspirowany prawdziwą historią żydowskiej rodziny z Radomia. Więc jeśli czekacie na polskie akcenty, no to taki oto film, serial o Holokauście jest na Disney Plusie. I 21 czerwca odbyła się premiera Code Geass Rose of the Recapture na Disney Plusie. Jest to serialowa wersja filmów, które miały w tym roku premierę w japońskich kinach, jeśli się nie mylę. Nie do końca wiem, czy można to oglądać bez znajomości ogólnie uniwersum Code Geass, ale jest to kolejne, podobno całkiem nie najgorsze anime na Disney Plusie, więc każdy znajdzie coś dla siebie, ale ogólnie no premier nie było dużo. Jeszcze Wam tutaj teraz wyświetlę te inne premiery Disney Plusowe z tych ostatnich 3 tygodni, ale no po raz kolejny są to przede wszystkim kolejne odcinki seriali, które już znamy, więc no słabo jeśli chodzi o premiery, ale nieważne, możemy przejść dalej, no bo newsów troszeczkę jeszcze mam. Zwiastuny i zapowiedzi. Po pierwsze, dostaliśmy zwiastun Deadpoola i Wolverina z polskim dubbingiem, o którym wspominam dlatego, że jest wybitnie zły. I o ile ja wielką fanką dubbingu nie jestem, o czym zapewne wiecie, i wolę oglądać filmy w wersjach oryginalnych, no tak, ten dubbing to naprawdę, nie wiem, on jest naprawdę tak wybitny, że aż się zastanawiam, czy nie obejrzeć filmu z tym dubbingiem, żeby się z niego pośmiać, bo nie wiem, może w filmie będzie lepiej, ale w zwiastunie to brzmi tak strasznie źle, że nie wiem. Chyba zrobili to specjalnie do tego filmu? Nie mam zielonego pojęcia. Tak czy inaczej, premiera już 26 lipca w kinach. Dalej pojawił się zwiastun Alien Romulus, premiera 15 sierpnia, a Real Pain, czyli prawdziwy ból, nie wiem czy to będzie mieć polski tytuł, w sensie przetłumaczony na polski, ale jest to nowy film Searchlight Pictures z premierą 18 października, ale on już w styczniu zadebiutował na festiwalu Sundance, więc całkiem ciekawie się to zapowiada, jeśli lubicie filmy Searchlight, a ja mam takie wrażenie, że jest to póki co jedno z najlepszych podstudiów Disneya, który cały czas niezmiennie robi naprawdę dobre kino. I to są te filmy, którymi naprawdę warto się interesować, bo one rzadko wychodzą takie naprawdę złe. Więc kolejny film, Real Pain, będzie już 18 października w naszych kinach. Dalej dostaliśmy zwiastun Venoma 3, Ostatni taniec, premiera 25 października. Zapowiada się bardzo
Venomowo, więc no myślę, że nie będzie odstawać od dwóch poprzednich części. I co my tu jeszcze mamy? Your Friendly Neighborhood Spider-Man zadebiutuje 2 listopada na Disney Plusie. Dostaliśmy dzienną datę, więc już całkiem za niedługo nowa animacja ze Spider-Manem. I Netflix rzucił taką zbiorczą zapowiedź swoich nadchodzących animacji, w tym zapowiedzieli. No, są tam takie fragmenty zwiastunów, tak jakby Zmierzchu Bogów, Terminatora Zero, Eksplodujących Kotków, czy na przykład nowego sezonu Arcane, który przy okazji pojawiła się informacja, że będzie sezonem ostatnim, czyli będzie 2 i ostatni sezon tego serialu. Ale tak, na Netflixie będzie animacja na podstawie gry karcianej Eksplodujące Kotki. Kiedy zobaczymy, myślę, o Boże, brzmi super! Lepsze niż film na podstawie Monopoly, więc jej, dużo naprawdę fajnych animacji na Netflixie. Jeśli ktoś lubi animacje, to Netflix naprawdę póki co nie zawodzi i dostarcza wiele bardzo różnorodnych i ciekawych animacji. Co jeszcze? Serial ze świata Inside Out, o którym wspominałam już ostatnio, o snach Riley, został ukończony i ma mieć premierę wiosną 2025 roku. Więc jeszcze troszkę, ale no zapowiada się to ciekawie, zobaczymy, chociaż mam wrażenie, że troszkę ta zapowiedź nie pasuje do tego, co pokazali nam w głowie się nie mieści 2. Tak, nie spoilerując za bardzo, to dziwnie to, bo oni najprawdopodobniej tworzyli ten serial w miarę razem z drugą częścią filmu, no na pewno koło tego. I w pierwszej części, w głowie się nie mieści, było pokazane, że każda emocja jakby ma swoje warty przy snach Riley, i jakby czuwa i ogląda te jej sny, tak jakby. A w drugiej części jest pokazane, że w nocy wszystkie emocje śpią razem z Riley i żadna snów nie ogląda. Więc w momencie, kiedy w drugiej części pokazali taką zmianę, że jednak wszystkie emocje idą sobie spać razem z nią, to dlaczego koło tego powstaje serial o snach Riley, gdzie zapewne te sny będą oglądane przez emocje znowu na tych wartach? Nie rozumiem. Czy chodzi o to, że czasem po prostu snów nie ma i wszystkie emocje wtedy idą spać? Nie wiem, dziwnie się to zapowiada, ale czekam na ten serial, bo chcę zobaczyć, jak to po prostu rozwiążą. Co jeszcze? O ile mało się działo, jeśli chodzi o świat Disneya, tak było bardzo dużo zapowiedzi gier, bo odbyło się bardzo dużo, tych... Zabrakło mi słowa, ale wiecie, tych wszystkich expo, prezentacji z zapowiedziami gier, nie 3, to dużo gier zostało zapowiedzianych, ale z takich najciekawszych, które najbardziej mnie zaintrygowały, to po pierwsze LEGO Horizon Adventures, gra z LEGO ze świata Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, która będzie mieć ekskluzywną premierę nie na Xboxie, bo dosłownie gra trafi na PlayStation 5, na PC-ty i na Switcha. To jest dziwne, bo to jest no taki trochę ekskluzyw Sony, ale okej. I premiera ma mieć miejsce w okresie wakacyjnym. I jeszcze została zapowiedziana gra Life is Strange Double Exposure. Będzie to kolejna część Life is Strange z Max w roli głównej, więc Max z pierwszej części powraca. Zapowiada się to całkiem ciekawie i intrygująco. Bardzo chętnie bym w tą grę zagrała, może nawet na moim drugim kanale, tylko ja z tymi grami mam trochę taki problem, że ja do nich jednak potrzebuję spolszczenia, bo tam te wybory, na które mamy ograniczony czas i jednak bardzo duże skupienie na fabule sprawia, że jednak wolałabym mieć ten wentyl bezpieczeństwa w postaci polskiej wersji językowej, bo o ile ja bym była w stanie grać w takie gry po angielsku, tak jednak bezpiecznie się czuję, kiedy mam ten polski język, więc nie wiem, może jak powstanie spolszczenie do tej gry, to ją kiedyś ogram na kanale, ale premiera już 29 października. Mocno czekam, bo zapowiada się naprawdę intrygująco. Newsy produkcyjne i castingowe. Pete Docter poinformował w wywiadzie, że reżyserem Toy Story 5 zostanie Andrew Stanton, który wcześniej był reżyserem m.in. Gdzie jest Nemo czy Wall-E, więc no wiemy już, że kolejny Toy Story jest w dobrych rękach, miejmy nadzieję, że wyjdzie dobrze, jak na to, jak dobrze może wyjść 5. część tej serii, ale myślę, że będzie ok. Dalej ogłoszono listę scenarzystów, którzy napiszą odcinki do 2 sezonu Andora, co mnie troszeczkę dziwi, bo jakoś takie miałam wrażenie, że to
trochę późno, nie? Że jak to, na to, jak dawno odbył się pierwszy sezon Andora, to scenariusz do drugiego sezonu chyba dawno powinien być już napisany. No chyba, że on już jest napisany, tylko teraz po prostu ogłosili, kto go napisał. Nie wiem, ale... No, listę mamy, możecie ją sobie teraz zobaczyć. Dalej, Gal Gadot zdradziła na swoim Instagramie, że powróciła na plan Królewny Śnieżki na dokrętki, więc jakieś dokrętki się tam dzieją. Ciekawe, co z tego wyniknie, no bo ostatnio temat tej Królewnej Śnieżki aktorskiej trochę ucichł, co chyba nie świadczy dobrze o tej produkcji, ale zobaczymy. Premiera 21 marca 2025 roku. I podobno Disney pracuje nad nową księżniczkową produkcją z księżniczką w roli głównej, która ma być osadzona w Indiach, więc kolejna nowa kultura z księżniczką w roli głównej przed nami. Miejmy nadzieję, że kiedyś dotrą z tym do Polski i dostaniemy polską księżniczkę Disneya. I taka chyba najmocniejsza informacja z ostatnich dni, czyli to, że ogłosili obsadę aktorskiej Moany. I jako Maui oczywiście powróci Dwayne The Rock Johnson, to już wiedzieliśmy wcześniej. Moana zagra tutaj Katrin Laga-Aya, która bardzo do tej roli pasuje. I tutaj oczywiście już musiały się pojawić głosy niezadowolenia, że czemu Moana nie jest biała? Of course, ale no, zapowiada się to naprawdę dobrze. I dalej mamy Johna Tuego, który zagra tatę Moany. I tutaj mam dla was taką małą ciekawostkę, ponieważ tata Moany ma na imię Tui, więc jego aktor ma tak samo na nazwisko, jak on ma na imię. Zabawne. Frankie Adams odegra mamę Moany, czyli Sinę, a w rolę babci wcieli się Rena Owen. Premiera 10 lipca 2026 roku. Zdjęcia mają ruszyć latem tego roku. No całkiem ciekawie zapowiada się ta obsada, nie narzekam. No jakby wiadomo, kolejny remake live action Disneya, co mnie nie cieszy, ale przynajmniej obsada póki co zapowiada się naprawdę sympatycznie. I co dalej? Powstaje serial live action na podstawie Odlotowych Agentek, więc tak, łapki live actionowego świadka sięgają coraz dalej i sięgnęły po Odlotowe Agentki. Cieszycie się, dajcie znać. Tak czy inaczej, za tą kolejną live actionową abominacją stoi tym razem Amazon. I jeszcze na koniec z takich gorszych informacji to gra Life by You, która miała stać się konkurencją dla Simsów, została skasowana i no nie powstanie. Co akurat, no ona się nie zapowiadała za dobrze i od tych pierwszych zapowiedzi, jak pokazywali tą grę, to dla mnie ona była strasznie brzydka. No więc stwierdzili, że po prostu nie są w stanie włożyć w nią tyle pracy, żeby stworzyć taki produkt, który chcieliby wydać, więc po prostu zupełnie go zabili. No cóż, może kiedyś jakieś Paralives czy coś innego jednak te Simsy zdetronizuje, ale no nie sądzę, żeby wydarzyło się to za szybko. Ale jeśli chodzi o newsy z tych ostatnich 3 tygodni, to tyle. Tak więc jak widzicie, naprawdę nie wydarzyło się za dużo. Inne dodatkowe newsy jeszcze oczywiście znajdziecie podlinkowane w opisie. Kilka ciekawych artykułów się tam znajduje, więc zachęcam, żeby do tego opisu zaglądać. A póki co bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam serdecznie na mojego Instagrama i serwer na Discordzie, gdzie ostatnio całkiem sporo się dzieje, więc naprawdę mój Instagram ostatnio, szczególnie po Pyrkonie, ma się świetnie, więc zajrzyjcie tam, jeśli was tam jeszcze nie ma. A ja dziękuję za oglądanie, dziękuję moim przekochanym patronom za wspieranie tego kanału. No i do następnego. Pa, pa!